Witam, pozdrawiam serdecznie nad Lesisto Wieluń. Podsumowanie zbierania dzisiejszych śmieci. Czyli tak, przede wszystkim nazbierałem dużo butelek tego typu. Nie wiem, czy dobrze widać, słońce świeci. Paczka od fajek. Piwa nie znalazłem, całe szczęście. Worek 30-litrowy. Ciężki się zabił. To chciałem powiedzieć, ja rozumiem wypić po dżentelmeńsku piwo w lesie, alkohol przy ognisku, chociaż ja nie piję, jestem antyalkoholowy, przeciwnikiem alkoholu, ale nie mam nic do ludzi, którzy piją, broń Boże. Ja po prostu zbieram śmieci z lasu, uważam, że to, co dała nam matka natura, pozdrawiam pięć łości, które przebiegły mi drogę. Powinniśmy dbać o to, szanować kulturę, którą obdarzyła nas Matka Ziemia. Nie wiem, jak to ubrać słowa. Może wstawię to na filmik na leśnej grupie. Przepraszam za niewyraźną mowę, ale byłem na odwyku narkotykowym. Kosz się prezentuje tak, wypchany śmieciami. No, po humorystycznie mówią, sęk to wyrzuca, znajdę to, zabiję. No ja tego nie rozumiem. Ja w lesie nigdy nie zostawiłem papierka. No może kiedyś, bo ja palę papierosy, także przyznam się, że ten uchwyt, ta górna klapa od zamykania, może mi się urwała, może gdzieś wyleciała. Ale nigdy nie zostawiam po sobie pustych butelek po wodzie. Zawsze noszę 4 litry wody do lasu, manierka amerykańska. Uważam, że powinniśmy sprzątać lasy. Znaczy nie mówię, że codziennie. Ja nie sprzątam codziennie. Biorę worek na śmieci po prostu. Postanowiłem, że dziś wyjdę, zrobię ognisko, rozwieszę tarpa i przede wszystkim posprzątam las. Z tego, co mi się uda po prostu pozbierać. Po ludziach bez rozumu, gdyż no nie ukrywajmy, że zaśmiecając lasy, zaśmiecamy powietrze. A pamiętajcie, że las to jest najlepsze miejsce dla wypoczynku, ma właściwości lecznicze. Także no, co mogę powiedzieć, no bardzo nieładnie z strony tych panów, którzy zaśmiecają lasy. No nie jestem za bardzo zadowolony z tej perspektywy, z tego punktu widzenia. Także pozdrawiam serdecznie Polesiszemu Dashboard i nie jestem myśliwym. Pozdrawiam.